Witam wszystkich serdecznie. Dalej Kumot, inżynier wsparcia sprzedaży w Acronisie. O Acronisie już przed chwilą kilka słów usłyszeliście. Jesteśmy firmą o prawie 20-letnim stażu. Zaczynaliśmy w Singapurze. W tej chwili jesteśmy firmą z dwiema siedzibami. Jedna jest właśnie w Singapurze, druga w Schaffhausen w Szwajcarii, czyli takie dual headquarter w kontekście pewnej redundancji zarządzania i tego typu rzeczy. Jesteśmy firmą, którą prawdopodobnie część z Was już zna albo słyszała o nas, najprawdopodobniej kojarzycie nas z backupem, czy to z backupem urządzeń końcowych, Acronis True Image, czyli takie rozwiązanie dla użytkowników domowych, czy też Acronis Cyber Backup, czyli rozwiązanie dla małych, średnich firm oraz małego enterprise'u, ale to już było, backup był jakby u naszych korzeni, z tego wyrośliśmy, natomiast w pewnym momencie nasz szef, nasz właściciel powiedział jedno sławne zdanie: backup is dead. Na tym się już nie zbuduje nic nowego. To może być część jakiegoś większego rozwiązania, ale backup sam w sobie nie jest już czymś, co jest w stanie chronić środowiska naszych klientów w sposób wystarczająco skuteczny. Stąd też jakiś czas temu, czyli mniej więcej jakieś 2 lata temu, zaczęliśmy pracować nad nowym rozwiązaniem, które oczywiście nie porzuca backupu. Ten backup tam nadal jest dosyć istotną częścią całego rozwiązania, ale jedną z wielu części bardzo interesującego rozwiązania, którego nazwa to właśnie Acronis Cyber Protect, czyli rozwiązanie, które rozszerza tą funkcjonalność backupową, dodając bardzo wiele różnych innych elementów funkcjonalnych nastawionych na bezpieczeństwo, na różne aspekty związane z bezpieczeństwem, z ochroną naszych danych, z ochroną naszych środowisk informatycznych, zarówno w serwerowni, jak i w momencie, gdy mówimy o urządzeniach końcowych, czy też o usługach, które wykorzystujemy z chmur różnych operatorów. Tak naprawdę powód tego rozwoju to nie tylko to, że backupu już się nie da dalej sprzedawać, bo rozwiązań backupowych, nawet darmowych, jest cała masa na rynku, ale też to, że ten rynek, czy w ogóle środowiska IT bardzo mocno ewoluują i ewoluują również bardzo mocno zagrożenia związane ze środowiskami IT. Sami na pewno dobrze wiecie, jak w tej chwili niebezpiecznym środowiskiem jest internet, jak wiele zagrożeń różnego rodzaju spotykamy na co dzień, ile pracy trzeba włożyć w to, aby być pewnym, że nasze rozwiązania czy nasze środowiska są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Tych zagrożeń różnego rodzaju, czy to wirusów, czy malware'ów, czy ransomware'ów, czy różnego rodzaju mechanizmów wykorzystujących chociażby zero day'e, jest coraz więcej. Tutaj jest na przykład lista 3, które ostatnio pozbierał, że tak powiem, z rynku nasz ośrodek Cyber Protect Operation Center. 3 przykłady różnego rodzaju ataków czy ransomware'ów, które ostatnio były wręcz głośne, czy przypadki związane z nimi były głośne, bo namieszały bardzo dużo na rynku. 3 punkt chociażby, Water Basilisk. Ransomware, który jest w postaci Crypto as a Service, czyli usługa, którą można sobie kupić w dark webie za $200 i wykorzystać do tego, żeby atakować komputery czy użytkowników w sieci. Takich zagrożeń są setki, jak nie tysiące, które pojawiają się codziennie, stąd też coraz trudniej, że tak powiem, ogarnąć wszystkie aspekty bezpieczeństwa związane z tym, aby zabezpieczyć swoje środowisko przed tego typu zagrożeniami. Tak naprawdę każde środowisko, czy najmniejsze, czy pojedynczy komputer użytkownika domowego, czy mała, średnia, czy średnia, czy mała firma, czy średnia firma, czy też duży enterprise jest wystawiony na tego typu zagrożenia, jest celem potencjalnych ataków. Kiedyś byłem na konferencji, w której
jeden z vendorów z dziedziny bezpieczeństwa podzielił się takimi danymi na temat badania ich własnych środowisk oraz tego, jak często są atakowane. Okazało się, że prób ataku na ich środowisko było ponad 2000 w ciągu dnia, w ciągu jednej doby. Oczywiście większość tych ataków nie miała żadnych szans na przebicie się, ale tutaj mówimy o vendorze z zakresu bezpieczeństwa IT, a inni klienci czy inni użytkownicy nie są aż tak często, aż tak dobrze zabezpieczeni przed tego typu potencjalnymi atakami. Stąd też coraz trudniej jest dla naszych klientów zarządzić w sposób łatwy i wygodny całym aspektem bezpieczeństwa, albo może inaczej, wszystkimi aspektami bezpieczeństwa, które potencjalnie muszą być zaadresowane. Coraz więcej narzędzi jest nam potrzebnych do tego, aby być w stanie zaadresować wszystkie kanały, czy wszystkie możliwe miejsca, w których możemy być zaatakowani. Jest to coraz bardziej kosztowne i coraz mniej efektywne, ponieważ coraz więcej czasu musimy spędzić nad tego typu zadaniami. Stąd też ta droga rozwoju, którą poszedł Acronis od takiego typowego rozwiązania backupowego aż do takiej w miarę kompletnej, my zawsze chcemy mówić, że kompletnej, ale oczywiście są pewne aspekty, których jeszcze w tej chwili nie adresujemy, ale są już na roadmapie. Stąd też właśnie taka prawie kompletna ochrona, którą jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom za pomocą jednego kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania. To rozwiązanie właśnie Acronis Cyber Protect opiera się, powiedzmy, na trzech takich głównych filarach. Tym, co mieliśmy wcześniej, czyli narzędzia do backupu, odtwarzania danych, rozszerzone o dosyć ciekawe funkcjonalności związane z disaster recovery, zarówno lokalnym, takim małym na żądanie, jak i opartym na technologiach chmurowych, które potrafi przejąć działanie całego środowiska IT klienta. Next Generation Security, czyli rozwiązania antyransomware'owe, antymalware'owe, ogólnie rzecz biorąc antywirusowe, oraz ta prawa część slajdu, czyli Enterprise Protection Management, czyli zestaw dodatkowych narzędzi, które na podstawie jednego narzędzia, jednej platformy potrafią nam zaadresować całkiem sporo różnych aspektów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Kilka informacji na temat ogólnych funkcjonalności całego systemu. Zacznę od dwóch takich konceptów, czy może inaczej modelów deploymentu całego systemu, które są u nas dostępne. Pierwszy, taki mocno tradycyjny, czyli rozwiązanie instalowane wewnątrz środowiska klienta kompletnie, czyli zarówno platforma zarządzająca, jak i poszczególni agenci, jak i różnego rodzaju storage są lokalne, wszystko może być wręcz odcięte od internetu. Mamy takich klientów, którzy mają środowiska chociażby na produkcji, tam gdzie mówimy nie o typowych komputerach, ale o maszynach czy komputerach sterujących maszynami na liniach produkcyjnych. Tego typu rozwiązania najczęściej właśnie wykorzystują takie odcięte, airgapowe sieci, które wymagają jakby lokalnego zarządzania. W tym momencie właśnie taki deployment on-premisowy całego rozwiązania jest możliwy, a dla tych klientów, którzy są bardziej otwarci na nowoczesne, że tak powiem, technologie, czy też chociażby w dobie pandemii działają w trybie home office'owym, gdzie większość użytkowników pracuje z domu, gdzie są rozrzuceni po całym świecie, czy po wielu biurach, rozwiązanie oparte na zarządzaniu z poziomu chmury, gdzie możemy mieć całą platformę zarządzającą opartą na data center Acronisa, notabene jedno z nich niedawno otworzyliśmy w Polsce, a poszczególne maszyny i agenci na nich zainstalowani mogą być dystrybuowani praktycznie po całym świecie. Rozwiązanie idealne na czasy pandemiczne, na czasy czy na styl pracy
home office'owej, gdzie tak naprawdę większość naszych pracowników pracuje z home office'ów, nie zawsze są podłączeni do sieci wewnętrznej z wykorzystaniem jakichś VPN-ów czy innych tego typu metod, stąd też ta chmura dostępna z publicznego internetu jest jakby najbardziej efektywnym sposobem zarządzania takim rozwiązaniem. Troszeczkę mówiłem na temat tego, że jest to rozwiązanie nie tylko backupowe, że dodaliśmy dużo więcej różnego rodzaju funkcjonalności. Kolejny slajd pokazuje nam w takim najwyższym poziomie ogólności, co tak naprawdę mamy na platformie Acronis Cyber Protect, co możemy zaoferować jako takie kompleksowe narzędzie do zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem naszych danych. Oczywiście backup i disaster recovery, tak jak już wcześniej mówiłem, te najbardziej podstawowe i najstarsze jakby moduły, które mamy w swojej ofercie, ale rozszerzone o praktycznie pełnofunkcjonalnego antywirusa, moduły antyransomware'owe, antymalware'owe, do tego dwa ciekawe moduły potrafiące zrobić nam vulnerability assessment i patch management, czyli przeskanować nasze środowiska, a następnie dostarczyć brakujące uaktualnienia, patche, poprawki, nowe wersje różnego rodzaju software'u. Remote management i assistance, czyli coś, co pozwala nam zdalnie zarządzać poszczególnymi maszynami. Health Performance Monitoring, ciekawy moduł, który potrafi chociażby monitorować żywotność naszych twardych dysków i centralny moduł raportujący celowo umieszczony na środku tego schematu, ponieważ jest on w stanie jakby zbierać informacje z poszczególnych modułów funkcjonalnych, w odpowiedni sposób je kompilować, a następnie przedstawiać poszczególnym administratorom systemu informacje, które są jakby najbardziej istotne z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich zadań, zakresu odpowiedzialności i tego, co ich najbardziej interesuje. Całość rozwiązania podzielona jest z punktu widzenia licencyjnego jakby na dwie grupy funkcjonalne. Dla tych bardziej tradycyjnych klientów nastawionych bardziej na funkcjonalności backupowe jest edycja Acronis Cyber Backup, która w podziale na standard i advanced dedykowana jest dla mniejszych lub dla bardziej zaawansowanych klientów, czy środowisk, tak chyba lepiej powiedzieć, i Acronis Cyber Protect, który oprócz funkcjonalności backupowych dodaje nam dużo, dużo więcej ciekawych funkcji, o których za chwilę też będę mówił. Pierwsza rzecz, kilka słów na temat tej podstawy, tej bazy, jaką jest Acronis Cyber Backup. Rozwiązanie o bardzo dużym zasięgu, bo ponad 20 różnych platform różnego typu jesteśmy w stanie tutaj backupować, począwszy od tej części serwerowej, czyli środowiska oparte na Windowsie, środowiska oparte na Linuxie, zarówno maszyny fizyczne, jak i wirtualne. I tutaj ciekawa sprawa, mówimy nie tylko o tych dwóch najbardziej popularnych hypervisorach, jak Hyper-V i VMware, ale też o szeregu innych wirtualizatorów, takich jak Nutanix, Virtuoso, Red Hat Enterprise Virtualization, Oracle VM Server, czy też wszystkiego, co jest oparte na technologii Linux KVM. W zależności od tego, jaka to platforma, czy Hyper-V, czy i VMware, czy też pozostałe platformy, mamy tutaj do dyspozycji albo backup bezagentowy za pomocą jakby integracji na poziomie API z platformą Hypervisora, albo backup agentowy za pomocą agentów osadzonych w poszczególnych maszynach wirtualnych. Warto tutaj podkreślić wsparcie dla środowisk Linuxowych, zarówno dla środowisk Windowsowych fizycznych, jak i wirtualnych, jak i podobnie dla środowisk Linuxowych, nie tylko backup plikowy, ale również backup image'owy, o którym też za chwilę kilka słów powiem. Do tego wsparcie dla różnego rodzaju aplikacji, zarówno Microsoftowych, takich jak SQL Server, SharePoint, Microsoft Exchange, gdzie
albo dedykowanym zadaniem backupowym, albo przez backup image'owy całego serwera jesteśmy w stanie zachować taką aplikację, aby później granularnie móc odtworzyć z niej poszczególne obiekty. Warto tutaj też wspomnieć, że to właśnie nie tylko aplikacje Microsoftu, ale jest tutaj na liście zarówno i SAP HANA, jak i bazy danych Oracle. Co więcej, środowiska stacji roboczych, zarówno wszystko, co oparte na Windowsie, i tutaj ciekawostka, bo wspieramy nawet te najstarsze wersje Windowsa, ponieważ jest to Windows XP od Service Packa 2 aż po oczywiście Windowsa 10, jak również środowiska macOS, tak samo mogą być traktowane jak stacje robocze i w taki sam sposób jesteśmy w stanie chronić dane za pomocą backupu z tego typu platform. Wspomniałem o tym, że wspieramy środowiska nawet te takie stare Windowsowe typu Windows XP. Jest to spowodowane tym, że bardzo wielu naszych klientów to klienci z sektora produkcyjnego. Tam, gdzie mówimy nie o backupie, nie wiem, laptopów, desktopów, serwerów w serwerowni, ale właśnie wspominane wcześniej maszyny czy komputery sterujące maszynami na liniach produkcyjnych. Tam tak naprawdę najczęściej to, co spotykamy, to Windows XP jeszcze w takiej mocno okrojonej wersji, który ma na celu wykonywać jedno zadanie sterowania jakimś procesem technologicznym. Nasi klienci właśnie z tego sektora przetestowali wielokrotnie tego typu rozwiązania. Okazało się, że jakby najbardziej efektywnym i oszczędzającym czas rozwiązaniem problemu uszkodzenia takiej maszyny jest jej wymiana na nową i szybkie odtworzenie z backupu całego systemu operacyjnego razem z backupowanymi wcześniej aplikacjami, ustawieniami i wszystkim, co jest potrzebne do kontynuacji procesu technologicznego, jaki był sterowany za pomocą wymienianej maszyny. Stąd też tak wręcz archaiczne systemy nadal mamy na liście wspieranych. Co więcej, oczywiście nie tylko to, co mamy w swojej serwerowni czy podłączone do własnej sieci, ale również wszelakiego rodzaju maszyny działające w chmurach, czy to Azure, czy Amazon EC2, czy Google Cloud Platform, czy jakikolwiek inny serwis provider dostarczający nam tego typu usługi i maszyny działające na jego infrastrukturze, również możemy backupować i odtwarzać tak samo jak to wszystko, co mamy w naszej serwerowni. Poza tego typu platformami mamy tutaj na liście jeszcze Office 365, czy może już troszeczkę nieaktualny slajd, Microsoft 365, jak i również Google Workspace. O Microsoft 365 jeszcze kilka słów na kolejnych slajdach również powiem. To, o czym wspomniałem przed chwilą, a warto jeszcze podkreślić, to technologie backupowe, zarówno backup plikowy, tutaj nie ma powiedzmy dużej filozofii, ale również backup image'owy. Backup image'owy, który daje nam możliwość snapshotowania całego systemu operacyjnego, uwaga, zarówno Windowsa, jak i Linuxa, a następnie odtworzenia tego typu backupu na dowolnej platformie, którą wspiera dany system operacyjny. Jest to taka dosyć unikalna i w naszym przypadku bardzo dobrze działająca funkcjonalność nazywana Acronis Universal Restore, która daje nam możliwość manipulowania zarówno ustawieniami samego systemu operacyjnego, jak i driverami, które są wykorzystywane przez system operacyjny do komunikacji z poszczególnymi elementami hardware'u. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można wykonać backup maszyny z jednej platformy i odtworzyć na innej. Może być to przykład migracji physical to virtual, gdzie backupujemy maszynę fizyczną, odtwarzamy na jakimś hypervisorze, ale jeżeli jest potrzeba, możemy ten proces odwrócić i zbackupować wirtualkę po to, żeby ją odtworzyć na serwerze fizycznym. Czasem nasi klienci wykorzystują tego typu funkcjonalność również do tego, żeby przemigrować sobie stacje robocze ze starego laptopa na nowego. Nie trzeba przeinstalowywać poszczególnych aplikacji, przenosić danych, wykonujemy backup,
odtwarzamy na drugim laptopie, dostarczamy jakby w międzyczasie drivery, które są potrzebne na tym nowym sprzęcie i mamy działający system operacyjny. Jedną z konsekwencji, czy może inaczej zalet wykorzystania tych technologii backupu imidżowego oraz Universal Restore jest taka ciekawa funkcjonalność, która może nam służyć jako takie lokalne, małe disaster recovery w momencie, gdy przestała nam działać jakaś jedna czy dwie bardzo istotne maszyny w naszym środowisku. Acronis Instant Restore, bardzo fajna technologia, która właśnie dzięki wykorzystaniu tej możliwości odtwarzania na dowolnej platformie oraz pewnych operacji, które możemy wykonać na poziomie plików backupowych, pozwala nam na radykalne skrócenie czasu odtwarzania maszyny z pliku backupowego. Najlepszym przykładem jest taka sytuacja, gdy mieliśmy serwer fizyczny, Windows czy Linux, nie ma znaczenia, z dużą ilością danych. Krytyczny dla naszego biznesu serwer, którego działanie jest bardzo istotne, czas przestoju powinien być maksymalnie zmniejszony, stąd też z wykorzystaniem tej technologii jesteśmy w stanie radykalnie zmniejszyć czas potrzebny na przywrócenie do pracy takiej maszyny. Na czym to polega? Jest to emulacja data store'a naszego hypervisora wewnątrz pliku backupowego. Zwykle, gdy musimy odtworzyć z backupu jakąś maszynę typu bare metal, czyli właśnie backup imidżowy całego serwera, to mamy do wyboru powiedzmy dwie czy trzy metody. Ta podstawowa, najwolniejsza polega na tym, że taki backup odtwarzamy na przygotowanym drugim fizycznym serwerze. Wtedy zwykle polega to na podłączeniu takiego serwera, uruchomieniu go z tak zwanego bootable media, na poziomie którego jesteśmy w stanie zarządzić procesem odtwarzania, wskazać odpowiedni backup, ustawić odpowiednio dyski i przeprowadzić odtworzenie naszego systemu. Natomiast jeżeli nasz backup ma, nie wiem, 2-3 terabajty danych, no to z racji ograniczeń fizycznych, z racji przepustowości naszej sieci, ten proces będzie konsumował całkiem sporo czasu. Inną opcją jest odtworzenie takiego backupu do maszyny wirtualnej. Jak wspominałem wcześniej, Universal Restore daje nam taką możliwość, że backupujemy maszynę fizyczną, odtwarzamy jako maszynę wirtualną. W tym przypadku też ma to zastosowanie, dosłownie dwoma, trzema kliknięciami można sobie taki proces włączyć, gdzie nasz agent automatycznie utworzy nową maszynę wirtualną na hoście VMware czy Hyper-V, odtworzy wszystkie dane, uruchomi potem maszynę, przywróci ją do pracy. Ale nadal najbardziej czasochłonnym etapem tego procesu będzie przenoszenie danych z pliku backupowego do docelowego data store'a. Przy Acronis Instant Restore możemy ten etap pominąć. Polega to na tym, że emulujemy niejako w pliku backupowym storage NFS-owy i data store naszego hosta VMware'owego czy Hyper-V. Dzięki temu host widzi, że tak powiem w cudzysłowie, nową maszynę wirtualną, którą może sobie uruchomić. Nie musimy dzięki temu przenosić 2-3 terabajtów danych z backupu na inny storage, tylko host odczyta sobie te dane, które są mu potrzebne do tego, aby uruchomić system operacyjny, uruchomić poszczególne aplikacje, a reszta danych nadal pozostaje w pliku backupowym. Oczywiście, gdy maszyna już się podniesie, gdy normalnie zacznie działać, można ją sfinalizować, czyli jakby w tle, nie przerywając pracy tej maszyny wirtualnej, przenieść wszystkie dane na docelowy data store, kończąc niejako proces odtwarzania danej maszyny. Co ciekawe, taki proces, czy ta funkcjonalność Acronis Instant Restore umożliwia nam bardzo szybkie uruchomienie maszyn z backupów, zarówno przechowywanych na lokalnych storage'ach typu macierz, który mamy gdzieś w lokalnej sieci, ale również wtedy, gdy ten
backup przechowywany jest w naszym cloudzie. Acronis oprócz tego, że dostarcza tego typu rozwiązania zarówno w takiej wersji typowo on-premowej, jak i jako usługę z chmury, dostarcza też zintegrowany z całą tą usługą cloud storage, który może być wykorzystywany do przechowywania backupów. Jest to bardzo bezpieczne miejsce, które dostępne jest nie z poziomu, powiedzmy, jakiejś konsoli administracyjnej, ale tylko i wyłącznie z poziomu agenta, który jest w odpowiedni sposób zalogowany na konto użytkownika i tylko ten agent jest w stanie sięgnąć tam po backupy. W tym momencie, gdy mamy sytuację, że nasz istotny backup jest przechowywany w chmurze, też jesteśmy w stanie uruchomić z niego maszynę wirtualną na lokalnym hypervisorze dosłownie kilkoma kliknięciami. Jak mówiłem, tego typu rozwiązanie może być traktowane jako takie małe, lokalne rozwiązanie disaster recovery w momencie, gdy mamy problem z jedną, może dwiema maszynami. Natomiast w przypadku, gdy nasi klienci nastawiają się na to, czy są świadomi tego, jak ważną rolę w ich biznesie pełni infrastruktura IT, nie wiem, wykorzystują ją do sprzedawania jakichś usług czy produktów, jest to policzalne, ile kosztuje godzina przestoju całego tego systemu, to mamy dla nich również ofertę opartą na technologii chmurowego disaster recovery. Całym i głównym założeniem tej idei jest fakt, że nasi klienci wykonują backupy na poziomie imidżów całych serwerów i przechowują je w naszej chmurze. Ta chmura to nie tylko zwykły storage, tam jest również część wirtualizacyjna, która daje nam możliwość w razie jakichś problemów lokalnych u klienta na przywrócenie poszczególnych maszyn na naszej platformie wirtualizacyjnej, która jest jakby zamknięta w ramach tenanta dla każdego z naszych klientów, spięcia tej infrastruktury za pomocą bezpiecznego łącza VPN-owego z resztą infrastruktury klienta, tą lokalną, i w ten sposób przywrócenia wszystkich usług w bardzo szybki sposób. Takie disaster recovery data center tworzone na żądanie. Wtedy, gdy klient ma problem u siebie związany, nie wiem, z jakąś dużą awarią, odcięciem prądu, czymkolwiek innym, w tym momencie jednym, dwoma kliknięciami, uruchomieniem odpowiednich skryptów, które w odpowiedni sposób podnoszą poszczególne maszyny, łączą za pomocą VPN-a z pozostałą infrastrukturą klienta, jesteśmy w stanie przywrócić wszelakie usługi, które klient poczytuje jako swoje najbardziej istotne. Kolejna rzecz, Microsoft 365, kompletna ochrona zarówno maili, jak i OneDrive'a, SharePoint'a, Teams'ów, wszystko to w technologii cloud to cloud backup. Natomiast to warto, na co warto zwrócić uwagę, to jedno zdanie zaznaczone tutaj na czerwono, czyli including call protection, o czym na kolejnych slajdach też kilka słów wspomnę. Cała ta technologia backupu usług 365, jak również Google Workspace'a, opiera się na technologii cloud to cloud backup, gdzie tak naprawdę klient ze swojej strony nie musi przygotowywać nic, jedynie zarządzić takim backupem, stworzyć sobie plany ochrony poszczególnych elementów swojej usługi 365 czy właśnie Google Workspace'a, a agent, który będzie wykonywał taką kopię, jest zlokalizowany w naszym data center i wykonuje backup bezpośrednio z zasobów Microsoftu czy Google'a na nasze zasoby cloud storage'u, które są zlokalizowane w naszym data center. Jak już mówiłem wcześniej, jedno z tych data center zlokalizowane jest w Polsce, w Warszawie na infrastrukturze ATM. Tyle na temat samego backupu, czegoś, co mamy już od wielu lat, chociaż nadal rozwijamy. Czas przejść do tych bardziej istotnych funkcjonalności z punktu widzenia szerokiej ochrony naszych środowisk przed zagrożeniami informatycznymi. Pierwsza rzecz. Acronis Cyber Backup w poprzednich swoich edycjach miał taką funkcjonalność Acronis Active Protection. Było to specjalne narzędzie, które dawało nam
możliwość ochrony środowisk przed atakami ransomware. Było to bardzo skuteczne, z wielu różnych testów wynikało, że 99% jakichkolwiek ataków ransomware jesteśmy w stanie wychwycić i zablokować. Działało to na poziomie analizy zachowań procesów wewnątrz systemu operacyjnego. Jeżeli jakiś proces zaczynał dla przykładu otwierać poszczególne pliki, a następnie zapisywać je, zmieniając im format, nie wiem, dokumentu Wordowego na jakiś nam nieznany, który tracił nagłówek, tracił strukturę wewnętrzną, to byliśmy w stanie wychwycić takie zachowania i po dalszej obserwacji zachowania takiego procesu zakwalifikować go jako potencjalne zagrożenie, jako potencjalny ransomware, który właśnie zaczął szyfrować nam pliki. Jako że wszystkie niezaufane procesy, otwierając plik, dawały nam jednocześnie możliwość skeszowania takiego pliku w pamięci podręcznej, to nawet te pliki, które już na początku takiego ataku, w momencie, gdy ta detekcja była w toku, zostały zaszyfrowane, to później mogliśmy je sobie odtworzyć bezpośrednio z cache'a, więc taki atak, który się nawet zaczął i został, nie wiem, po czwartym, piątym pliku, zwykle to działa, zakilowany, wszystkie te pliki, które wcześniej zostały zaszyfrowane, były przywracane z cache'a, stąd też użytkownik końcowy nie tracił żadnych danych, nawet gdy tego ransomware'a uparcie z załącznika mailowego na przykład uruchamiał kilka razy, dziwiąc się, dlaczego PDF mu się nie otwiera. My byliśmy w stanie zablokować każdy z takich ataków, oczywiście też wysyłając odpowiednie informacje do administratora i konsoli zarządzającej i blokując wszelakie próby szyfrowania naszych plików. To był Acronis Cyber Backup. Już 2 lata temu tego typu funkcjonalność jakby pojawiła się w takim typowym rozwiązaniu backupowym, natomiast w momencie, gdy wypuściliśmy wersję Acronis Cyber Protect, rozszerzyliśmy tą funkcjonalność o 2 rzeczy. Po pierwsze o typowy moduł antywirusowy bazujący na technologiach sygnaturowych, które czerpiemy od jednego z naszych partnerów z rynku antywirusowego, a druga rzecz to mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji, które też potrafią analizować zachowanie różnego rodzaju programów, różnego rodzaju procesów wewnątrz systemu operacyjnego i na podobnej zasadzie jak Acronis Active Protection wychwytywać niepożądane zachowania, które kwalifikują dane procesy jako dane jakiś malware, ransomware czy inne niebezpieczne dla nas elementy. Jedną z ciekawszych takich funkcjonalności, o których warto wspomnieć jako rozszerzenie takiego typowego antywirusa, jest coś, co nazywamy self-protection. Specjalny mechanizm, który po pierwsze blokuje możliwość wykonania takiego dedykowanego ataku. Czasem się zdarza, że ransomware, dostając się do jakiegoś środowiska, próbuje najpierw wyłączyć antywirusa, próbuje na przykład przeskanować otoczenie sieciowe w poszukiwaniu plików backupowych, często WIM-a, i poszyfrować czy uszkodzić pliki z backupem, powyłączać różnego rodzaju procesy, które są odpowiedzialne za walkę z tego typu atakami. W naszym przypadku ten mechanizm self-protection jest na tyle efektywny, że nie jest możliwe po pierwsze wyłączenie procesów akronisowych przez tego typu dedykowany atak, po drugie jesteśmy w stanie również chronić własne pliki z backupem, tak aby nie można było ich ani uszkodzić, ani usunąć, ani zmienić im nazwy, czy zrobić z nimi cokolwiek innego. Tylko odpowiednio zautentykowany agent akronisowy jest w stanie się do takiego pliku dostać, do niego dopisać kolejny backup, czy usunąć jakiś backup, którego czas życia już dobiegł końca. Ten sam kolor widzieliście przed chwilą na slajdzie odnoszącym się do backupu 365, było tam napisane including call protection.
Co to znaczy? Ten sam mechanizm, który stosujemy do ochrony własnych procesów i komponentów, wykorzystaliśmy również do ochrony całego szeregu różnego rodzaju aplikacji do kolaboracji. Jako że w czasie pandemii zauważyliśmy znaczny wzrost ataków dedykowanych czy kierowanych w stronę stacji roboczych i kierowanych w stronę aplikacji właśnie tego typu, jak Teamsy, jak Zoom, Slack, Webex, jak również ataku na różnego rodzaju klienty VPN-owe, to rozszerzyliśmy taką protekcję właśnie na tego typu aplikacje. Jak się na początku samej pandemii okazało, Zoom był potwornie dziurawy. Miał tyle podatności, że dostanie się na maszynę, na której działa Zoom, było wręcz prozaicznie proste. Oczywiście Zoom pozamykał w końcu wiele z tych dziur, natomiast nadal traktuje się aplikację Zooma jako coś, co nie jest zbyt bezpieczne i nasze rozwiązania, czy to właśnie chroniące Teamsy, czy klienta Webexowego, czy właśnie Zooma, dają jakby dodatkową warstwę ochrony. Kolejna rzecz, Vulnerability Assessment. Mówiliśmy o backupie, mówiliśmy o antywirusie działającym zarówno na poziomie sygnaturowym, jak i na poziomie sztucznej inteligencji. Kolejny element, czy aspekt bezpieczeństwa, to możliwość dowiedzenia się i połatania dziur, które mamy w swoim oprogramowaniu. Moduł Vulnerability Assessment daje nam możliwość przeskanowania środowisk Windowsowych, jak i już za chwilę środowisk Linuxowych, od Windowsa 7 w górę, jeżeli chodzi o stacje robocze, od Windowsa serwerowego 2008 R2 do najnowszych. Zestawu aplikacji Microsoftu, tych, które są najczęściej wykorzystywane po stronie serwerowej, czyli Exchange, SQL, tego typu rzeczy, po stronie stacji roboczych, chociażby Microsoft Office od 2010 w górę, oraz ponad 200, już teraz 40 aplikacji innych producentów, które najczęściej spotykamy w środowiskach naszych klientów. To wszystko jesteśmy w stanie przeskanować, na to wszystko jesteśmy w stanie jakby zaraportować co do brakujących poprawek, konieczności update'u do najnowszych wersji, a następnie za pomocą modułu Patch Management dostarczyć wszystkie te brakujące łatki, patche i poprawki na poszczególne maszyny. Oczywiście jest tutaj cały zestaw narzędzi dotyczących możliwości definiowania, które poprawki, kiedy mają być dostarczane, czy będzie to dostarczenie automatyczne, czy też muszą one czekać na ręczną akceptację administratora. Definiujemy oczywiście okno maintenance'owe, w którym tego typu rzeczy mogą się zdarzyć, tak żeby jakby wpisać to w grafik pracy naszego środowiska. Kolejna rzecz to możliwość filtrowania URL-i. Możemy wykorzystać tutaj zarówno białe i czarne listy stron webowych, które mogą być otwierane lub które będą blokowane, lub też wykorzystać ponad 40 różnych kategorii, które automatycznie blokują nam poszczególne grupy, czy to chociażby gaming, social media, czy jakiekolwiek inne tego typu grupy stron webowych mogą być automatycznie blokowane. Cały mechanizm jest oparty na agencie zainstalowanym w systemie operacyjnym, stąd też nawet gdy maszyna jest poza siecią wewnętrzną, gdy jest to pracownik działający z home office'u, to jest ten agent zainstalowany na maszynie, który jest w stanie zrobić to, co zwykle w sieciach korporacyjnych dzieje się gdzieś na brzegu sieci, na urządzeniach, które monitorują cały ruch wchodzący i wychodzący z przedsiębiorstwa. Kolejna rzecz,
możliwość integracji na poziomie zarządzania z takimi aplikacjami jak Windows Defender czy Microsoft Security Essentials. Nie wszyscy klienci chcą od razu wykorzystywać naszego antywirusa, chociaż później też pokażę kilka slajdów na temat jego skuteczności, na temat testów, które były wykonywane przez niezależne firmy, ale jeżeli nie chcą nasi klienci wykorzystywać naszego rozwiązania, to mogą je antywirusowego, to mogą całą tą platformę wykorzystać do tego, aby konfigurować, czy też wymuszać odpowiednią konfigurację i odpowiednie zachowanie Windows Defendera czy Microsoft Security Essentials, z których to aplikacji też jesteśmy w stanie przechwytywać poszczególne informacje na temat wykrytych zagrożeń, wymuszać regularny update bazy danych wirusów tak, aby mieć pewność, że ta ochrona świadczona czy to przez Windows Defendera czy Security Essentials jest aktualna i na maksymalnym możliwym poziomie. Mówiłem już wcześniej o monitoringu jako takim centralnym module całej tej naszej platformy. Mamy tutaj możliwość wykorzystania takiego graficznego dashboardu w pełni konfigurowalnego, gdzie każdy z administratorów może definiować własne widżety, które będzie widział, które będą dostarczać informacje o tym zakresie funkcjonalności, za który dany administrator jest odpowiedzialny. Te widżety też później mogą generować poszczególne raporty w postaci PDF-ów czy plików Excelowych, które dostarczane mogą być również na mail. Ciekawa rzecz, Drive Health Monitoring. Kolejna funkcjonalność, która daje nam możliwość ochrony naszych danych przed utratą w wyniku awarii twardego dysku. Jest to funkcjonalność, która oprócz analizy danych smart, jakie dostarcza każdy dysk, analizuje tak zwaną big data, czyli bardzo dużo informacji, które otrzymujemy od vendorów produkujących twarde dyski na temat charakterystyki pracy poszczególnych modeli, zmiany tej charakterystyki z biegiem czasu i kompilując to wszystko razem, jesteśmy w stanie z bardzo wysoką dokładnością przewidzieć moment, w którym nasze dyski powinny być wymienione. Za chwilę też wejdzie pewien automatyzm w to, który pozwoli jakby na automatyczne wykonywanie backupów z dysków, które potencjalnie za chwilę mogą przestać nam działać. Remote Desktop, no już chyba jedna z ostatnich funkcjonalności, którą będę tutaj omawiał, czyli coś, co daje nam możliwość dostępu zdalnego do naszych maszyn. Czy to przez klienta RDP, czy to przez klienta opartego na HTML-u 5, jesteśmy w stanie dostać się do dowolnej maszyny. Ta komunikacja remote desktopowa odbywa się pomiędzy naszymi agentami za pomocą specjalnego tunelu, który jest budowany pomiędzy nimi, stąd też nawet gdy ta maszyna docelowa to jest komputer w home office naszego pracownika, a my jesteśmy w biurze w sieci wewnętrznej, nadal mamy możliwość takiego dostępu. Co ciekawe, jest oprócz takiego typowego remote desktopu, gdzie podłączamy się na jakąś zdalną sesję, czy też takiego assisted remote desktopu, gdzie podłączamy się do sesji użytkownika, możliwość wyszerowania takiego dostępu zdalnego, na przykład mamy pracownika, który z home office'u musi się dostać na komputer, który stoi u nas w biurze, oczywiście komputer włączony, wtedy wysyłamy mu linka, na który po kliknięciu wywołuje remote desktop do zdefiniowanej maszyny, taki link działa bodajże 10 godzin, przez ten czas pracownik może sobie z takiej maszyny zdalnie korzystać. Ostatnia rzecz w tej sekcji, widzę, że krucho z czasem stoimy, stąd też bardzo szybciutko. Wszystkie te funkcjonalności, o których mówiłem, czy to backup, czy ochrona antywirusowa, czy vulnerability assessment i patch management, mogą być zarządzane jako zestaw wspólnych polityk. Mamy jedną
konsolę, jednego agenta, który realizuje te wszystkie funkcje, jesteśmy w stanie stworzyć jedną wspólną politykę, taki plan ochrony naszych maszyn, który zawiera wszystkie te funkcjonalności. Nie musimy się bawić w konfigurację na poszczególnych maszynach, poszczególnych z tych funkcjonalności. Definiujemy jeden taki plan ochrony, aplikujemy go na poszczególne maszyny, mając, tak kolokwialnie powiem, odhaczone wszystkie funkcjonalności, które dostarcza Acronis Cyber Protect. Jako, że zostało mi już tylko 8 minut, to jeszcze kilka takich ciekawych przykładów, które myślę, że warto jeszcze teraz nawet na szybko wspomnieć, które pokazują pewną bardzo istotną różnicę pomiędzy tym, co daje zestaw niezależnych narzędzi, których jedno wykonuje backup, drugie zajmuje się antywirusem, trzecie chociażby dostarcza patchy na poszczególne maszyny, a naszym zintegrowanym rozwiązaniem. Już pomijam tak jakby oczywiste kwestie, jak jeden wspólny interfejs, jedna licencja, jeden vendor, który dostarcza wszystkie te rozwiązania, ale ciekawe jest to, w jaki sposób można zintegrować ze sobą moduły, które na pierwszy rzut oka nie do końca do siebie pasują. Pierwsza rzecz, Continuous Data Protection. Oprócz typowego backupu, który wykonujemy o określonej godzinie, z określoną częstotliwością, dajemy tutaj możliwość takiego natychmiastowego backupowania istotnych dla nas plików, istotnych, to znaczy, że są w określonej lokalizacji lub są określonego typu. I za każdym razem, gdy taki dokument albo odtworzymy od nowa, albo aktualizujemy jakimiś danymi i go zapisujemy, dokument jest, czy plik jako taki jest backupowany we wskazaną lokalizację. Kolejna rzecz, Forensic Mode of Backup. W momencie, gdy do tej platformy już za chwilę dołączymy również moduł DLP, to ten tryb nie tylko będzie mógł być wywoływany, powiedzmy, manualnie, ale też będzie jakby triggerowany za pomocą informacji wyciągniętych z modułu DLP, na przykład wtedy, gdy wykryjemy zagrożenie polegające na próbie wyniesienia danych z naszej organizacji. Wtedy jesteśmy w stanie za pomocą Forensic Mode Backupu zabezpieczyć do późniejszej analizy stan maszyny, na której doszło do takiego zdarzenia. Polega on na backupie całego dysku naszej maszyny w trybie sector by sector, czyli nie tylko dane, ale cały dysk, na którym na nieużywanych sektorach może kryć się jakiś malware, plus do tego zrzut z pamięci operacyjnej oraz lista procesów działających w danej chwili. Dzięki temu mamy taki wkład do analizy tego, co działo się na tej maszynie, czy próba wykradzenia danych była spowodowana przez działanie użytkownika, czy też na przykład był to jakiś malware, Trojan Horse, czy cokolwiek innego, co zagnieździło się na naszej maszynie. Data Compliance Reporting, Data Protection Map, analizujemy przyrost plików na poszczególnych maszynach, porównujemy je z zakresem naszego backupu. Jeżeli na przykład backupujemy tylko i wyłącznie folder użytkownika, a dany użytkownik zapisuje pliki zupełnie w innym miejscu, to ten moduł da nam informację o tym fakcie, pozwoli jakby skorygować zakres backupu, albo pozwoli nam poinformować danego użytkownika, że nie trzyma się zasad, które planują w naszej firmie i jego pliki, które zapisał, nie wiem, na dysku D na przykład, nie są chronione za pomocą kopii zapasowej. File safe patching, czyli połączenie funkcjonalności patchowania, czyli dostarczania poszczególnych poprawek na poszczególne maszyny z backupem. Przed rozpoczęciem patchowania tworzymy punkt przywracania za pomocą backupu. Jeżeli coś pójdzie nie tak, jednym kliknięciem administrator jest w stanie zrobić tak zwany rollback, przywrócić maszynę do stanu przed patchowaniem, które wniosło jakiś problem z jakąś aplikacją, czy po prostu się nie
powiodło. I wreszcie mam slajd, który bardzo lubię, a który pokazuje taką chyba najgłębszą integrację, jaką mogliśmy tutaj sobie wymyślić, mianowicie integrację zarówno modułu backupowego, vulnerability assessmentu, patch managementu, jak również antywirusa. Jeżeli musimy jakąś maszynę przywrócić z backupu, dlatego że był to laptop, który home userowi upadł na podłogę, nie wiem, został zalany kawą, czy cokolwiek innego się z nim stało, to możemy taki backup przed operacją przywrócenia go na fizyczną maszynę, na fizycznego nowego laptopa, w odpowiedni sposób spreparować. Czyli po pierwsze, możemy taki backup przeskanować antywirusowo, dokładnie tak samo jak działający system operacyjny. Następnie zrobić mu vulnerability assessment i sprawdzić, jakie łatki, jakie poprawki są potrzebne po to, aby system operacyjny i najbardziej istotne aplikacje były w aktualnych wersjach, a następnie oczywiście zrobić taki patch management i dostarczyć odpowiednie patche do takiej maszyny po to, aby przywracając maszynę na przywracając backup na docelową maszynę, mieć pewność, że on jest aktualny, wolny od wirusów, w najnowszej wersji systemu operacyjnego czy poszczególnych aplikacji, dzięki czemu też unikamy jakichś potencjalnych zagrożeń wiążących się z odtworzeniem jakiegoś wirusa czy czegokolwiek innego, który dostał się wcześniej do backupu. Podobnie backupy w scentralizowanych lokalizacjach, czy to lokalnych, czy chmurowych, jesteśmy w stanie cyklicznie skanować antymalwareowo, tak samo jak dzieje się to w przypadku działających maszyn. Dwie minuty mi zostały, więc już na bardzo szybko. Ostatni tak naprawdę slajd, Smart Protection Plan, czyli taki specjalny zestaw informacji, jakie Acronis ze swojego Cyber Security Operations Center dostarcza każdemu z klientów. Każdy klient jest przez nas powiadamiany o wszystkich nowych zagrożeniach, jakie pojawiają się na rynku IT, jeśli można to tak określić, o podatnościach typu Day Zero, o brakujących patchach dla poszczególnych aplikacji. I co więcej, nie tylko dostarczamy takie informacje, ale jednocześnie z taką informacją idzie instrukcja, jak zaradzić temu problemowi, wtedy jednym kliknięciem administrator jest w stanie jakby zarządzić tym, czy wykonać jakieś skanowanie antymalwareowe za pomocą najnowszej wersji sygnatur, czy też zaaplikować patche na wskazane aplikacje tak, aby zminimalizować jakby ilość czasu i ilość pracy, jaka jest potrzebna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych środowisk. I proszę Państwa, zostało mi pewnie ze 30 sekund, już teraz powoli dziękując za uwagę, zapraszając na zadawania pytań, pokażę jeszcze kilka rzeczy związanych z takimi niezależnymi testami, które zostały wykonane przez wiele różnych firm, głównie dotyczących właśnie tego modułu antywirusowego. Tutaj mamy kilka takich dużych nazw, jeżeli chodzi właśnie o środowiska testowe, Virus Bulletin, AV Comparativis, avtest.org i tego typu instytucje dosyć głęboko i dokładnie przyjrzały się temu naszemu rozwiązaniu, dając najczęściej bardzo dobre recenzje temu, co oferujemy naszym klientom. Ja ze swojej strony powoli dziękuję, zapraszam do zadawania pytań, a jeżeli kogoś z Państwa zainteresowało to, o czym mówiłem, to zapraszam również do kontaktu z moją firmą, z chęcią porozmawiamy na temat szczegółów, z chęcią pokażemy, jak takie rozwiązania można wykorzystywać zarówno w takim modelu licencyjnym, kupując to rozwiązanie od Acronisa, czy też kupując je od wielu różnych service providerów, ponieważ rozwiązanie jest również typowo cloudowe, które jest sprzedawane, oferowane na polskim rynku, zresztą oczywiście nie tylko na polskim, przez wielu service providerów. Mamy ofertę zarówno dla klientów końcowych, jak i dla
właśnie sektora serwis prowajderskiego, gdzie tego typu usługi, jak również wiele, wiele innych jesteśmy w stanie oferować przez naszych zaufanych partnerów. Dziękuję bardzo. Czekam na pytania. A, jeszcze czekam dźwięk. Muszę włączyć dźwięk, bo tylko bym była bez, na wizji bez dźwięku. Dariusz, dziękuję Ci pięknie. Myślę, że Twoja prelekcja była na tyle wyczerpująca, jeżeli chodzi o ilość informacji, że znaleźć pytanie, żeby je jakieś dodatkowe zadać, może być trudno. Ja pokuszę się o jedno. Jakbyś mógł mi odpowiedzieć trochę, opowiedzieć szerzej, bo Acronis Cyber Protect oferuje własne rozwiązania antywirusowe, no ale są klienci, którzy decydują się na korzystanie z rozwiązań antywirusowych na przykład Microsoftu. Jakimi narzędziami wtedy możemy zarządzać? Możesz mi trochę więcej o tym opowiedzieć? Tak, dwóch słów. Tutaj jest kilka różnych wariantów, jakie możemy rozpatrywać. Po pierwsze, część klientów wykorzystuje naszego antywirusa, zresztą tak szybko przeleciałem przez slajdy z porównaniami czy testami niezależnymi wykonywanymi na tym rozwiązaniu. One przynoszą bardzo dobre rezultaty i część klientów wymienia istniejącego antywirusa na tego, którego mamy tutaj w pakiecie. On niesie ze sobą też kilka ciekawych funkcjonalności, jak chociażby możliwość skanowania antywirusowego backupów i tego typu rzeczy. Część z klientów wykorzystuje wręcz darmowe narzędzia Microsoftu, takie jak właśnie Windows Defender, nie decydując się na to, żeby przejść na tą naszą wersję. W tym momencie jesteśmy w stanie jakby zarządzić Windows Defenderem, wymusić, czy Microsoft Security Essentials, wymusić odpowiednią konfigurację, częstotliwość skanowania, rodzaj tego skanowania. Jesteśmy w stanie zadbać o to, aby bazy danych sygnatur były odpowiednio aktualne, a część z naszych klientów stosuje jeszcze inne rozwiązania antywirusowe, wtedy po prostu nasz moduł wyłączamy, dajemy możliwość działania niezależnego antywirusa. Ten nasz agent, który jest dosyć uniwersalny i zajmuje się zarówno backupem, jak i patchowaniem, jak i właśnie też ochroną antywirusową, dezaktywuje ten moduł antywirusowy, nie kłócąc się kolokwialnie mówiąc z istniejącym antywirusem.